Nazywam się Jarosław Kopeć, przyszedłem w imieniu Laboratorium Technohumanistyki na Wydziale Artes Liberales po drugiej stronie Dobrej. To jest takie laboratorium, w którym grupa badaczy z grupszach humanistyczno-społecznych zajmuje się kontekstami funkcjonowania nowoczesnych technologii biologicznych i cyfrowych. I przyszedłem do Państwa z układem w zasadzie popularno-naukowym, w którym co do zasady chciałbym obudzić trochę podejrzliwości. Chciałbym pokazać kilka dość frapujących zagadnień dotyczących naszej współczesnej komunikacji cyfrowej. Starałem się wybierać takie przypadki, które są troszeczkę mniej oczywiste. Będziemy rozmawiać o Facebooku też, ale najpierw postaramy się znaleźć przypadki troszeczkę mniej jaskrawe. I takim moim naczelnym celem na dzisiaj jest spróbowanie przekonania Państwa do pewnej podejrzliwości względem tego, co się dzieje. Naczelne pytanie, które należy postawić, jest w zasadzie banalne. Czy możemy powiedzieć o artefaktach, a przez artefakty rozumiem po prostu rzeczy, które ludzie wytwarzają, że mogą mieć własności polityczne? Czy możemy powiedzieć, że ciągnik nas do czegoś zmusza? Czy możemy powiedzieć, że jakiś rodzaj interakcji, które możliwe są z jakimiś internetowymi, czy niekoniecznie internetowymi, ale w każdym razie cyfrowymi aparaturami, mają charakter polityczny? Przez polityczny rozumiem tutaj niekoniecznie to, czy dany portal jest lewicowy czy prawicowy. Chodzi mi raczej o to, czy tego rodzaju artefakty mogą mieć własności konstruowania pewnych stosunków i relacji politycznych pomiędzy ludźmi, negocjowania jakichś stosunków władzy, siły czy przemocy pomiędzy nimi. I co do zasady, nie będzie mi do końca chodziło o to, czy treści publikowane w tych miejscach mają charakter polityczny. Nie mam zamiaru pytać czy argumentować, że zamieszczane przez pewnego publicystę posty na Facebooku mają polityczne właściwości. Chodzi mi o to, czy sam ten portal, na którym on to zamieszcza, ma te własności. I moim naczelnym, takim teoretycznym, powiedzmy sobie, przewodnikiem w tym, co chcę dzisiaj powiedzieć, to moje wystąpienie nie będzie ściśle oparte o aparat naukowy, natomiast gdyby coś Państwa zainteresowało, to czy w pytaniach, czy później z ochotą uzupełnię ewentualnie jakieś bibliograficzne sprawy. Natomiast moim naczelnym przewodnikiem będzie Langdon Winner. I zastrzegam, że wszystkie teksty, które tutaj przywołuję, są oryginalnie publikowane w językach innych niż polski i te przykłady, którymi się posługuję, są moimi własnymi przekładami. Cytatów będzie bardzo niewiele, ale troszkę musi. Langdon Winner w tekście Do Artifacts Have Politics, czyli czy artefakty mają polityczność właściwie, zapytał w 1980 roku, postawił bardzo podobne pytanie do tego, które ja dzisiaj stawiam. Powiedział, że zasadniczo rzecz biorąc, tym spośród naukowców, którzy starają się szukać własności politycznych rzeczy, artefaktów, mówi się, że to nie sama technologia jest ważna, tylko to, co z nią robimy. I Winner wskazuje jako przykład takiego zgubnego myślenia w epoce, w której to mówi, na przykład pytanie o to, jaki wpływ na społeczeństwo ma komputer. Często zauważymy takie publicystyczne też nagłówki, że jakaś aplikacja coś z nami robi, że komputer odkształca to i tamto, że internet sprawił, że z muzyką, z literaturą, z filmem czy z czymkolwiek innym stało się to i to. I Winner mówi, że to myślenie było odbierane jako błędne i wolano mówić na temat tego, jak te rzeczy są użytkowane. Czyli mówił po prostu, że taką radą, którą dawano tym spośród jego znajomych, którzy próbowali podejmować to pytanie w podobny do mnie sposób, mówiono, żeby spoglądali poza rzeczy. Niech patrzą na to, co się z tymi rzeczami dzieje. Natomiast po pierwsze sam Winner potem sam przyjmuje odmienne stanowisko od tego, które przed chwilą zrekonstruowałem, ale także Bruno Latour, Vibe Beaker i John Law, twórcy pewnego nurtu myślenia o społecznych uwarunkowaniach czy kontekstach, czy relacjach społeczeństwa i techniki, powiedzieli, że owszem, jakby ważne są sposoby użytkowania, ale nie ucieka naszemu spojrzeniu fakt, że nie da się czystą perswazją sprawić, by samochód przejechał na jednym galonie benzyny 100 mil. Wydaje się to zupełnie niemożliwe, to znaczy rzeczy, artefakty mają pewne fizyczne właściwości. Nie uciekniemy od tego faktu. Nie możemy absolutnie powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie kwestia użytkowania. Nie jest kwestią użytkowania to, czy samochodem przejedziemy tyle, a tyle kilometrów. Nie, to jest własność tego właśnie samochodu. I w tym momencie, kiedy dokonujemy prostego wyłomu w takiej ścianie przekonania o tym, że ważne są użytkowania, można postępować dalej. I absolutnie klasycznym pytaniem, które zadajemy, jest to,
czy to nóż zabija, czy człowiek. Na przykład w dyskusji dotyczącej dopuszczalności użytkowania i posiadania broni palnej w Stanach Zjednoczonych rozgrywana jest dokładnie ta dyskusja. To znaczy pytanie brzmi, czy szeroka proliferacja broni palnej doprowadza do zabójstw, czy to ludzie są odpowiedzialnymi jednostkami, które zabijają albo nie zabijają. No i ten spór wydaje nam się zupełnie dostępny i zupełnie obecny. Natomiast wydaje się, że nie ulega wątpliwości, że sprawa może być troszeczkę bardziej zawikłana. No bo owszem, z jednej strony nóż może służyć chirurgowi do prowadzenia operacji, może służyć mi w domu do krojenia chleba i pomidorów na kanapki, natomiast komandosowi może służyć do wypruwania flaków żołnierzom gdzieś na dalekim kontynencie, albo może służyć do przeprowadzenia napadu w zaułku. No więc owszem, możemy powiedzieć, że wtedy, kiedy nóż kuchenny weźmie bandyta, to zrobi z nim to, co robi z nożem bandyta. Natomiast jeśli kucharz w domu weźmie nóż, to zrobi z nim coś zupełnie innego. To jest ta argumentacja, która postawiłaby na polityczność samego człowieka. Ona by powiedziała, że to człowiek robi z rzeczami inne rzeczy, w związku z czym musimy się zastanawiać tylko nad tym, co ten człowiek właściwie ma ochotę czy zamiar z tym zrobić. Nóż sam w sobie nie ma tutaj nic do rzeczy. Nie umknie jednak wprawnemu oku prosta konstatacja, że różne noże są skonstruowane w różny sposób. Skalpel chirurgiczny jest czymś zupełnie innym niż nóż, który można zabrać ze sobą do lasu i można nim upiłować gałąź, można nim zrobić różne inne rzeczy, albo na przykład natknąć na specjalny uchwyt w karabinie i użyć w charakterze bagnetu. Zauważymy więc dość łatwo, że pewne rzeczy są jednak projektowane do tego, żeby pewne rzeczy z nimi robić. Nóż, który jest tępy, ale ma delikatną piłkę, będzie służył raczej do jedzenia kotleta niż do napadania na ludzi w zaułku. Ale owszem, człowiek może niby zrobić z nim coś, co chce. Langdon Winner natomiast spostrzega, ten sam, o którym mówiłem wcześniej, że myślenie tylko w kategoriach użytkowania jest bardzo poważnym i niebezpiecznym błędem. I powód, dla którego chcę wzbudzać w Państwie dzisiaj podejrzliwość, jest dokładnie taki. Jeśli nie nauczymy się mówić o rzeczach w kategoriach polityczności, nie nauczymy się myśleć o ich aranżacjach i zestawieniach jako o tym, co może dyktować pewne relacje społeczne, które mogą za ich pośrednictwem być zawiązywane, wówczas nie unikniemy bardzo poważnego, nie tylko intelektualnego, ale i praktycznego ryzyka. I postaram się przedstawić Państwu serię przykładów na ten temat i zacznę dość daleko w czasie. Zacznę od Roberta Mosesa. Robert Moses jest postacią, po którą dokładnie tej historii sięga zresztą Winner. I Robert Moses uchodzi za wielkiego architekta Nowego Jorku. Ten żyjący 92 lata planista zaprojektował gargantuiczną zupełnie liczbę budynków i na długie dekady zadecydował o tym, jak wygląda Nowy Jork. W jego nekrologu w New York Timesie pisano, że jego wizja miasta, autostrad i wież, którą później dyskredytowali młodzi planiści, wpłynęła na planowanie miejskie w całym kraju. I dowodów na to można znaleźć dziesiątki, ja posłużę się tylko wybranymi. Ten sam New York Times w tym samym nekrologu z 1981 roku zwraca uwagę na to, że Moses nie był planistą z wykształcenia. On był absolwentem politologii, znaczy political science w anglosaskim systemie, który, jak sam deklarował, zajął się planistyką po to, żeby zaangażować swoje zaangażowanie w publiczne sprawy w faktyczne działanie. To znaczy zajął się architekturą i planowaniem miejskim po to, żeby robić to, czym zajmuje się polityka. To jest pierwsza przesłanka do tego, by myśleć, że o architekturze czy o planistyce jako politycznej, jako takiej, o budynkach jako politycznych, jako takich. I architektura jest w ogóle bardzo dobrym wstępem do tego zagadnienia, dlatego że wszyscy architektury doświadczamy, a na przestrzeni ostatnich lat rozwinęło się wiele ruchów także w Polsce, które zaczynają myśleć o architekturze dokładnie w kategoriach politycznych. Jakby wtedy, kiedy mówimy o tym, że kiedy dyskutujemy o tym, czy należy budować szerokopasmowe trasy przez środek miasta, czy może postawić na ograniczenie ruchu w strefach miejskich, czy postępować w dowolnie inny sposób, zaangażujemy się dokładnie w tę dyskusję, to znaczy w dyskusję na temat tego, jak polityczne są rzeczy. Co się tyczy dorobku samego Mosesa, tutaj New York Sun wyliczał mu, że zbudował 13 mostów, 416 mil alei parkowych, 658 placów zabaw oraz 150 tysięcy jednostek mieszkalnych.
To wydaje się zupełnie zdumiewające. Natomiast ciekawe jest to, co piszą w kolejnym fragmencie, kiedy piszą, że jeśli surfujesz na falach przy Jones Beach, oglądasz mecz Metsów albo słuchasz La Traviaty, to jesteś w Nowym Jorku, który zbudował Moses. Znaczy, wszystkie te miejsca są naznaczone jego ręką i wszystkie te miejsca, chociaż on już nie żyje, w dalszym ciągu odgrywają istotną rolę w tym, w jaki sposób doświadczamy przestrzeni i jak w niej funkcjonujemy. To jego ręka, która ustawiła na stadionie krzesełka w określony sposób, trzyma nas w tych krzesełkach i dyktuje nam to, w jaki sposób mamy zachować się oglądając mecz. To on decyduje o tym, w jaki sposób roznosi się głos Traviaty po sali koncertowej. I to on decyduje o tym, w jaki sposób podróżujemy, a za chwilę pokażę Państwu przykład, który opiera się na tekście Winera, ale przede wszystkim na tekście biografa Mosesa, Caro, który poświęcił sporo wysiłku po to, żeby pokazać, jak niebywale w oczywisty sposób polityczne były projekty tego planisty. Long Island jest półwyspem stykającym się z Nowym Jorkiem. W dużej mierze w późnej epoce mosesowskiej był fragmentem miasta zamieszkanym głównie przez klasę średnią albo wyższą klasę średnią, dość ekskluzywnym, spokojnym przedmieściem. I autorem, Moses jest autorem jednej z głównych alei, które pozwalają dojechać i zwiedzać ten fragment miasta. Ona jest widoczna na tej lewej mapie taką różową kreską, ale nie jest to bardzo widoczne. W każdym razie on jest autorem takiego długiego duktu, który wiedzie przez cały półwysep. I ten dukt ma taką cechę, że jest bardzo niski. To znaczy, on wyszedł z założenia, że zbuduje skrzyżowania, znaczy zbuduje tę drogę bezkolizyjnie. Znaczy zrobi taką, jakby posłuży się autostradową koncepcją tego, żeby używać ślimaków i wiaduktów do budowy skrzyżowań, zamiast skrzyżować je po prostu. No i posłuży się wiaduktami, żeby upłynnić ruch. Natomiast zbudował te wiadukty bardzo nisko. One są do tego stopnia niskie, że nie przejeżdżają tam ciężarówki, co nie wydaje się szczególnym problemem. No, niekoniecznie chcielibyśmy w parkach mieć ciężarówki. Natomiast nie mieszczą się tam też autobusy, a na pewno nie mieściły kilkadziesiąt lat temu. A cóż to znaczy? Winner, referując biografię Caro, zwraca uwagę na to, że Moses mógł celowo zbudować te wiadukty tak, żeby były za niskie, żeby ograniczały przejazd do tej ekskluzywnej białej dzielnicy samochodom dowożących biedniejszych obywateli i Afroamerykanów do tej części miasta. To jest klasyczny zupełnie przykład tego, w jaki sposób w architekturze można zamknąć coś politycznego. Mosty i wiadukty są dość trywialne, a podziały miasta na biedniejsze i zamożniejsze dzielnice są czymś, co jest polityczne w najoczywistszym stopniu. Znaczy, to jest zupełnie przyziemny przykład. To znaczy, jeśli uniemożliwimy wjazd określonego rodzaju pojazdów na określoną drogę, stworzymy bardzo klarowny efekt polityczny. I tym przykładem posługuje się m.in. Winner, żeby argumentować, że rzeczy mogą być polityczne. Tutaj mamy oczywiście klarowną sytuację, w której mamy konkretnego architekta, który zbudował te rzeczy w konkretny sposób. To znaczy, tam jest człowiek, który zamknął swoją myśl w tej architekturze, zbudował ją z cegły i kamienia, zostawił po sobie i ona w dalszym ciągu działa. Nie zmienia to jednak faktu, że obserwujemy, że polityka zastyga w architekturze. To znaczy, że da się zrobić coś takiego, żeby nasze współczesne zupełnie pomysły na temat tego, jak należy żyć i funkcjonować, zamknąć w jakimś kawałku kamienia i zostawić po sobie, i one tam będą nawet, kiedy umrzemy. To wydaje się dość piorunującym faktem, jeśli pomyślimy o architekturze dokładnie w ten sposób. O tym, że polityka w niej zastyga. I zanim jeszcze przejdę do cyfrowych zagadnień, warto zwrócić uwagę na to, że tego rodzaju refleksja cały czas toczy się w Warszawie i wokół nas. Ona to dotyczy nawet tego konkretnego budynku. Ten konkretny budynek też był projektowany w określony sposób, żeby zaspokajać określone potrzeby i w określony sposób kierować ludźmi, którzy po nim chodzą. To, co się dzieje na całym Powiślu, to, o co zabiegają ruchy miejskie, to, o co dyskutowaliśmy przy niedawnej przebudowie Świętokrzyskiej czy przy remontach masy innych ulic, jest najczystszym wyrazem rywalizacji politycznej, czy walki politycznej, czy walki klasowej, czy walki, jakkolwiek sobie to ujmiemy. Tyle, że zamkniętej w architekturze. Zamiast przerzucać się argumentami, przerzucamy się skomplikowanymi, wieloaspektowymi planami zabudowy przestrzennej. Natomiast efektem tego działania są działania ewidentnie polityczne. Innym przykładem, którym zajął się Winner, była kwestia energetyki. Zwraca uwagę, że jest pewna cecha technologii energetycznych, która sprawia, że one wywołują istnienie pewnych systemów politycznych. I on w zasadzie powiedział, że
Tak długo jak w ogóle istnieje bomba atomowa, jej śmiercionośny potencjał domaga się kontroli przez scentralizowany, sztywno schierarchizowany łańcuch zwierzchnictwa. Powiedział też, że energia atomowa ma swój wewnętrzny system społeczny. Powiedział, że ta konstrukcja, jaką jest elektrownia atomowa, bomba atomowa czy inne atomowe urządzenia, diametralnie różni się pod względem tego, jaki ustrój polityczny projektuje, od urządzeń opartych na innych źródłach energii. Można by to powiedzieć w banalny sposób. Jeśli oprzemy w dużej skali energetykę jakiegoś regionu o źródła odnawialne, których zniszczenie czy dewastacja nie prowadzi do rozpuszczenia po dziesiątkach kilometrów radioaktywnego opadu, no mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją bezpieczeństwa. To znaczy takiego kawałka paneli słonecznych nie musi pilnować uzbrojony żołnierz. To nie wymaga skomplikowanego przepływu informacji, kontroli wywiadowczej i dziesiątków innych rzeczy. Innymi słowy, decyzja o tym, jak te artefakty są ze sobą zestawione, decyduje w znacznym stopniu o tym, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo, które je otacza. I to są przykłady Winera. Ten dotyczący architektury i ten dotyczący energetyki. Ten dotyczący architektury jest zupełnie klasyczny i najbardziej nam przystępny. I zreferowałem go dokładnie po to, żeby powiedzieć, że jesteśmy w stanie spokojnie zaobserwować polityczność rzeczy, które są wokół nas, tych, które widzimy, które są bezpośrednio pod ręką. I teraz pora przejść do tego, co jest troszeczkę mniej uchwytne. Do tego, żeby zapytać, czy polityka może zastygać też w innej architekturze, to znaczy w architekturze internetu i sieci. Dana Boyd w takim artykule z New Media and Society, który poświęciła polityczności portali społecznościowych skądinąd, zwróciła uwagę na to, że tak jak struktury fizyczne są zbiorami atomów, tak struktury cyfrowe są zbudowane z bitów. Wydaje się to względnie oczywiste. O tym zresztą mówił Piotr Celiński w serii tych samych wykładów kilka miesięcy temu. Zwrócił też uwagę na to, że tak jak Dana Boyd zwróciła też uwagę na to, że tak jak relacje pomiędzy atomami regulują to, w jaki sposób działa namacalna rzeczywistość, tak relacje pomiędzy bitami decydują o tym, w jaki sposób działają relacje w sieci. Wydaje się to względnie oczywiste, natomiast zobaczmy. Pierwszym przykładem, który chciałbym omówić, będzie Reddit. Reddit jest portalem bardzo podobnym do tego, co w Polsce znamy jako Wykop. Znaczy jest to portal społecznościowy, który polega na tym, że każdy może założyć na nim konto, umieścić na nim link lub fragment treści, link do innego fragmentu internetu albo kawałek autorskiej treści. Natomiast pozostali użytkownicy mogą głosować na te linki tak, żeby wypychać je na górę. To, co szybko zgromadzi dużo pozytywnych głosów, trafia na główną stronę serwisu i tak odsiewane są ziarna od plew. Reddit jest bardzo podobny do Wykopu i podobnie jak Wykop jest kojarzony z wychyłem ideologiczno-politycznym swoich uczestników. To znaczy tak jak w prawyborach na Wykopie wygrywają libertarianie, czy też generalnie rzecz biorąc prawica jakiegoś rodzaju, tak na Reddit do niedawna zwłaszcza, a to trochę w mniejszym stopniu, ale wciąż, jest znany z radykalnego szowinizmu, z seksizmu, z prześladowania kobiet, z homofobii, z masy różnych rzeczy. I między innymi jest znany z Gamergate, czyli afery, która wyrosła w środowisku graczy wokół spraw związanych z płcią najgeneralniej rzecz biorąc. Nie wdając się w szczegółowe rozważania na temat Gamergate, posłużę się tekstem, który badał Gamergate. Otóż Adrienne Manassari, która pracuje na Uniwersytecie Chicago, Illinois, poświęciła sporo czasu badaniom tego portalu. Portal wygląda, nie pokazuję go tutaj w całości, to co widzicie Państwo w prawym górnym rogu jest fragmentem Reddita. To znaczy to są dwa posty zamieszczone przez użytkowników. To są linki. Pierwszy to jest link do serwisu i do artykułu, który na nim jest opublikowany dotyczącego energii słonecznej w Niemczech. Artykuł zamieszczony w subreddicie, czyli w takiej mniejszej części Reddita, która jest tematyczna w jakiś sposób, poświęcony futurologii. Futurology to jest taki subreddit, na którym ludzie zajmują się dyskutowaniem o entuzjastycznych prognozach przyszłości, najogólniej rzecz biorąc. Drugi fragment to jest post z Today I Learned. To jest takie miejsce, w którym kiedy dowiemy się czegoś ciekawego, czego nie wiedzieliśmy całe życie, możemy tam o tym napisać i podzielić się ze światem. No i ludzie na to głosują i te rzeczy, które są faktycznie zaskakujące, idą na samą górę. No wydawałoby się, że sytuacja jest zupełnie oczywista. To znaczy ktoś wrzucił na Today I Learned
to jest TIL, to jest ten skrót, że w 78 Apple Corps pozwało Apple Computers na naruszenie, za naruszenie własności intelektualnej, no, na kwotę tylu i tylu tysięcy dolarów. No, wydawałoby się zupełnie oczywiste, że to, co tutaj opublikowano, wydało się interesujące czytelnikom Reddita i stąd zebrało 13,5 tysiąca głosów do góry. No, ten o niemieckiej elektrowni słonecznej miał 16,5 tysiąca tego, co na wykopie nazywa się wykopami, tam to są upvotes. I to, co zwróciło uwagę Adrian Manassari, to fakt, że profil użytkownika ma coś, co nazywa się karmą. I karma to jest taka statystyka, która wyświetla się przy profilu tego użytkownika. To widzimy w tym fragmencie po prawej u dołu. Mamy fragment strony użytkownika, który nazywa się Do the Do. I on widzimy, że ma 44 tysiące karmy postów i 159 tysięcy karmy komentarzy. To jest bardzo dużo. Karmy się dostaje za to, że kiedy wrzucę swój post i on dostanie dużo głosów do góry, to ja dostaję odpowiednio dużo karmy. Tak samo, kiedy zamieszczę komentarz i dużo osób go plusuje, dostaję dużo karmy. No i to jest jakiś taki sposób wskazywania istotności danego użytkownika, czy też redditora. Ten, kto ma dużo karmy, ten bardzo dużo zamieszcza, jest popularny, jest jakimś tam często odzwierciedleniem tego, jak się w danej społeczności o tym myśli. No i to jest w zasadzie mechanizm, który poddała swojej analizie Manassari. Zwracając uwagę na jego znaczenie w tym, w jaki sposób prowadzone są dyskusje na Reddicie. Zwróciła też uwagę na fakt, że ta społeczność wyrosła ze środowiska geeków, czy pasjonatów różnych dość hermetycznych działek, w dużej mierze związanych z komputerami, z kulturą japońską i z kilkoma innymi zagadnieniami. I zwróciła uwagę, że tego rodzaju system zachęca do podejmowania czynności mogących powodować przyrost karmy. Czyli na przykład do repostowania popularnych materiałów. Co to znaczy repostowanie popularnych materiałów? Jeśli zobaczę w jednym zakątku Reddita coś, co zbiera tam bardzo dużo głosów, jest wypróbowane w boju, to wtedy mogę tego samego linka umieścić w innym Reddicie, w innej części serwisu, zbierać głosy i w ten sam sposób będzie przyrastała moja karma. Będę zdobywał coraz więcej punktów, bo skoro tam to się sprawdziło, tutaj może też zadziała. To trochę sytuacja jak z przekładaniem bestsellerów, że jeśli coś się sprawdziło na rynku gdzieś tam, to momentalnie prawa autorskie do wydania tego w Polsce w tłumaczeniu też będą drogie, no bo wydawca wie, że no to się tam sprawdziło, to znaczy mamy pewną gwarancję, że to się uda. No i istotnie tak robią. Natomiast oddzielną sprawą jest to, że opłaca się zamieszczać komentarze, które odzwierciedlają to, w jaki sposób ta społeczność działa. To znaczy, jeśli na Reddicie aktualnie dominującym, powiedzmy, frontem ideologicznym jest cybertechnolibertariański etos kultury, to jest akurat termin Manassari, ona bardzo długo go negocjuje i to jest zaskakująco adekwatny termin i ma jak najmniej słów ze wszystkich propozycji, które ona stara się sformułować. No, zwraca uwagę w banalny sposób, że opłaca się zabierać głos dokładnie w tym tonie. To znaczy, jeśli zależy nam na przyroście karmy, to opłaca się wskoczyć w główny nurt tego serwisu. To znaczy, wypada po prostu zachowywać się tak, jak tam się rozmawia. No, gdyby spróbować na wykop wejść z postulatem podatku progresywnego, to pewnie zdobędzie się trochę niższe poparcie, niż gdyby zaproponowano podatek degresywny, pogłówne czy dążące do zera podatki. I to samo dotyczy dyskusji, na które toczono na Reddicie dotyczących płci kulturowej czy geekowskiej wrażliwości. No bo to jest punkt wyjścia Manassari. Ona zajmuje się akurat kwestiami związanymi z płcią kulturową. I zwraca uwagę na absolutnie najważniejszą rzecz w tym wszystkim. Oprócz tego, że karma jest istotna dla samego użytkownika, bo mu podbija ten licznik, który Państwu pokazałem chwilę wcześniej, to karma decyduje też o tym, w jakim sposób wyświetlane są komentarze. A komentarzy jest strasznie dużo. Natomiast główna strona w podstawowych ustawieniach Reddita wyświetla się w sposób nie do końca dla nas transparentny. To znaczy rzeczy, które w różnych częściach Reddita dostały bardzo dużo głosów, zbierane są na główną stronę i wyświetlane nam w jakiś taki nieuporządkowany zupełnie sposób. Za chwilę możemy porównać moją stronę Reddita, tego jak mi się wyświetla, z tym jak wyświetla się użytkownikowi niezalogowanemu i to nie ma nic wspólnego, dlatego że ja poświęciłem sporo czasu, żeby dostosować ustawienia serwisu do moich zainteresowań, natomiast domyślnie to działa troszeczkę inaczej.
I zwraca uwagę Boyd, że jeśli to karma decyduje o tym, które komentarze także pod postami wyskakują na samej górze, a komentarzy są czasami tysiące albo dziesiątki tysięcy nawet, no to na samej górze wyświetlają się te, które dostały najwięcej głosów. No więc na górze wyświetlają się te, które odzwierciedlają główny nurt ideologiczny użytkowników Reddita, czy w każdym razie tych subredditów, w których są publikowane. I zwraca uwagę na to, że owszem, chociaż da się to przestawić, to znaczy da się zrezygnować z tego, żeby Reddit sam porządkował komentarze pod postami, no to domyślne ustawienie jest inne. Tak samo jak na Facebooku możemy teoretycznie przestawić ścianę Facebooka tak, żeby wyświetlała na samej górze najnowsze rzeczy i potem szła w odwrotnym chronologicznym porządku. Natomiast to jest kwestia ustawienia, które wybiera kilka procent użytkowników. To nie jest absolutnie domyślny model. I Boyd zwraca uwagę na to, że kiedy tak to działa, ludzie, którzy mają odmienne poglądy, mają mniejszą skłonność do tego, żeby zostać na portalu. To znaczy osoba o zapatrywaniach nieprzystających do tego, co się dzieje na Reddicie, kiedy na niego trafia, nie ma jeszcze dokładnie sprofilowanego konta, nie ma doświadczenia w tej społeczności, ma znacznie większą szansę na odpływ niż ktoś, kto jest w tych poglądach bliższy. Co więcej, Kernel Mag, taki w niektórych kręgach poczytny magazyn dotyczący spraw internetowych, kiedy stworzył specjalny numer tematyczny poświęcony Redditowi, jego wezwaniem było ściągnięcie ludzi o innych poglądach do Reddita. On pisał prawie wprost, że weźcie i przyjdźcie tutaj, bo jeśli wy nie przyjdziecie, to zawsze tak będzie. To znaczy stworzył specjalny tutorial zrobienia sobie lewicowego feeda na Reddicie po to, żeby zachęcić użytkowników o trochę innych poglądach niż główny nurt tego serwisu do tego, żeby też się tam udzielali. Wychodząc z założenia, że to jest jedyny sposób, żeby coś z tym zrobić i że jest to realna bariera. I tak samo dzisiaj, gdyby wejść nawet na polski wykop, mając poglądy niezbieżne z tym, co tam się dzieje, można odczuć poważny dysonans i niewielką ochotę do tego, żeby się zaangażować, przynajmniej do momentu, kiedy dostanie się order lewaka albo inną branżową nagrodę w łonie wykopowiczów. I Manasari też zwraca uwagę na to, że użytkownicy mogą przestawić ustawienia Reddita tak, żeby lepiej odpowiadał ich zapatrywaniom. Niemniej jest to trudne. To jest dość hermetyczna możliwość dostępna użytkownikom gdzieś tam w bebechach serwisu, natomiast na samym początku zupełnie niemożliwa. No i oczywiście, mówi Boyd, wpadamy w zaklęte koło. Czyli ci, którzy nie odnajdują się w tym miejscu, w które trafili, odpływają. Natomiast ci, którym to pasuje, zostają, a w każdym razie z większą częstotliwością. Dodatkowym fragmentem logiki Reddita, który temu sprzyja, jest fakt, że głosy oddane na samym początku na coś są znacznie więcej, bardziej istotne niż te, które są oddane później. Innymi słowy, jeśli ktoś zagłosuje na post na samym początku, tuż po tym, jak on został opublikowany, i zagłosuje na niego pozytywnie, będzie się liczył, załóżmy, za jeden głos. Natomiast osoba, która zagłosuje na niego do dołu, 8 godzin po tym, jak on już się wspiął na szczyt Reddita, nie będzie miała absolutnie żadnego wpływu na to, co się z nim stanie. Innymi słowy, ci, którzy są w stanie zmobilizować w tym serwisie bardzo duże poparcie bardzo szybko, będą zawsze wygrywali z tymi, którzy reagują później i są mniej liczni. I to nigdy nie będzie konsensus, to zawsze będzie dość radykalna sytuacja. Podobnie jak agencje reklamowe starają się na Facebooku dostawać komentarze i lajki bardzo szybko, żeby dotrzeć ze swoją treścią jak najszerzej, tak samo to działa na Reddicie. I to jest akurat przykład posta dotyczący bogoducha winnego Bramsa. Nie przypisuję Bramsowi jakichś cech negatywnych. Natomiast zwracam uwagę na to, że ten post ma 16,5 tysiąca głosów. Nawet gdybym uważał skrycie, że Brams nie zasługuje na żadną rozpoznawalność i prowadził od lat prywatną wendettę przeciwko niemu, mój negatywny głos niczego tutaj nie załatwi. To jest sytuacja zupełnie nie do ruszenia z mojej perspektywy. I to jest to, o czym powiedziałem, że głosy negatywne, które są późniejsze, mają znacznie mniejsze znaczenie niż te pozytywy, które były na początku. I płynie z tego banalny wniosek. Płynie z tego wniosek, że na Reddicie, też na wykopie, który jest oparty o bardzo podobną logikę, reguły systemu informatycznego, czyli to, w jaki sposób to zostało zbudowane, sprawiają, że względnie homogeniczna grupa staje się jeszcze bardziej zamknięta. Znaczy Manasari po prostu twierdzi, że ten system został zaprojektowany tak, czy intencjonalnie, czy nie, żeby pomagać silniejszemu, żeby nie dopuszczać do głosu mniej istotnych. Twórcy Reddita podjęli pewne wysiłki, żeby to zmienić, natomiast takie jest sedno tej architektury. I wydawałoby się, że jest to sprawa względnie odległa,
jeśli nie zajmuje, znaczy jeśli nie spędzamy połowy życia na Reddicie, no to co nas to obchodzi? Z wykopu możemy się wylogować i mieć to w nosie i możemy się tym totalnie nie przejmować. No inną sprawą jest to, że to są kotły niektórych negatywnych procesów społecznych. Wiele przypadków molestowania seksualnego, wycieki zdjęć dotyczących amerykańskich celebrytek, czy kultura swattingu, czyli nasyłania na ludzi antyterrorystów, dzwoniąc na policję, że mają bombę albo karabin, też się tam narodziła. Jest tam bardzo dużo pozytywnych wspólnot. Tu X Chromosomes jest grupą wsparcia w zasadzie dla kobiet doświadczających różnego rodzaju przemocy. Według relacji bardzo wielu osób bardzo korzystną i pozytywną, ale do niej dostać się można, kiedy się odpowiednio intensywnie w to zaangażuje. Natomiast rzecz nie zamyka się w Reddicie. Proszę zapamiętać ten wniosek Manasari. Reguły systemu informatycznego mogą wpływać na relacje we względnie homogenicznej grupie. To znaczy ta architektura, którą ma Reddit, może sprawiać, że względnie homogeniczna grupa będzie się radykalizowała. Natomiast to jest Eli Pariser, to jest taki aktywista internetowy, który w 2011 roku zrobił zawrotną karierę i pewnie przewinął się przez 90% prezentacji tego rodzaju na konferencjach czy wykładach otwartych. I on ogłosił taką książkę, która nazywa się The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. I to jest taka w gruncie rzeczy przystępna książka, która była bardzo głośna. Jeśli by to Państwa interesowało głębiej, jest jego wystąpienie w ramach konferencji TED za darmo do znalezienia w sieci. On jest bardzo charyzmatyczny i fajny i serdecznie polecam jego wystąpienie. No i on powiedział coś w gruncie rzeczy bardzo prostego. Powiedział, że współczesna architektura tych systemów, których używamy na co dzień, Google'a, Netflixa, Amazona, portali prasowych w zasadzie, czy platform blogowych, ale też Facebooka i masy innych rzeczy, tworzy nam coś, co nazywał bańką filtracyjną. Nie chcę poświęcać temu dużo uwagi, bo przypuszczam, że w znacznej mierze się Państwo z tym zetknęliście, ale on zasadniczo powiedział, że te algorytmy są konstruowane tak, żeby dobierać swojego do swojego. Innymi słowy, tym, którzy mają poglądy A, będzie podsuwało więcej treści odpowiadających osobom A. Dlatego, że serwisowi zależy na zarabianiu na reklamach, na tym, żeby ludzie korzystali z niego długo. Wkurzanie ich pokazywaniem im rzeczy, z którymi się totalnie nie zgadzają, nie jest zbieżne z misją ekonomiczną tego serwisu. To nie jest NGO, który ma za zadanie negocjować poglądy i budować konsensus społeczny, tylko zarabiać w określony sposób duże pieniądze. I jeśli teraz zintegrujemy to, co powiedziałem przed chwilą, to znaczy, jeśli istnieją względnie homogeniczne grupy, to systemy informatyczne mogą je radykalizować. Z tym, że są systemy nakierowane na to, żeby budować te homogeniczne grupy, ale to prowadzimy do prostego wnioskowania. Jeśli jest tak, że reguły systemu informatycznego mogą wpływać na relacje we względnie homogenicznej grupie, radykalizując jej współdzielone poglądy, no i Adrienne Manasari tego właśnie dowodziła, że jest to możliwe w serwisach takich jak Wykop, znaczy jak Reddit, ergo Wykop, być może także Facebook, chociaż opieram się na badaniach empirycznych, ona je prowadziła akurat na Reddicie. Trzeba by szukać analogicznych studiów dla innych portali. Natomiast po drugie, jeśli portale korzystają z algorytmicznego dobierania treści, wzmacniają budowanie homogenicznych środowisk, czyli jeśli prawdziwa jest teza Parisiera, no to powiemy, że algorytmiczne portale społecznościowe, zaraz wyjaśnię, czym są na czym polega to rozróżnienie, mogą wzmagać budowanie radykalizmów oraz subkultur przemocy i utrudniać dialog. I obserwujemy to zjawisko od dość dawna. Znaczy o polaryzacji sceny politycznej, w tym takim najbardziej politycznym z politycznych sensów. Mówimy od dłuższego czasu. Jakby obserwowaliśmy serię wyborów prezydenckich, kampanii referendalnych i szeregu innych rzeczy i dziennikarze od ładnych paru miesięcy, jak nie kilku lat, zachodzą w głowę, że co się dzieje. Jakby dlaczego się tak radykalizujemy? Dlaczego coraz głośniejsze są mocne, radykalne, a często przemocowe ruchy tu i ówdzie, nie tylko w Europie. No i to jest cząstkowa odpowiedź na to pytanie. To znaczy, jeśli w coraz większej mierze opieramy swoją komunikację na tego rodzaju portalach, to poddajemy się tego rodzaju oddziaływaniom, które radykalizują nas i homogenizują. I pilnują, żebyśmy nie wyglądali za często poza te bańki. Mówiąc o algorytmicznych portalach, mówię o tym, że te portale są zarządzane w określony sposób. To znaczy są programy, które stoją na straży tego, jak one działają. I tak jak pokazała Manasari na przykładzie Reddita, to nie musi być klarowne, takie bardzo rzucające się w oczy. To znaczy reguła polegająca na tym, że na samą górę idzie post, który ma najwięcej głosów, wydaje się zupełnie demokratyczną procedurą. Natomiast najwyraźniej to ona
to ta reguła banalna i wydawałoby się obiektywna czy neutralna, to ona powoduje w tym konkretnym przypadku te konkretne efekty. To ona sprawia, że to, co jest dominującym trendem, umacnia się i odpycha ludzi z zewnątrz. To homogenizuje system. Nie chodzi dokładnie o to, jakiej treści są komentarze zamieszczane na Reddicie. Chodzi o to, jak zbudowany jest sam system, jak zbudowane są same pętle i warunki, które regulują, co trafia na górę, a co na górę nie trafia. I w tym sensie chciałem powiedzieć, że tak jak architektura rozumiana jako budynki, kawałki betonu, światła drogowe czy dziesiątki innych rzeczy, tak jak ona jest zamkniętą i utrwaloną polityką, tak architektura sieci też może nią być. I wydaje się, że w tym przypadku jest. I wracając jeszcze raz do Dany Boyd, ona zwraca uwagę na to, tak jak przypomniałem, że struktury fizyczne to zbiory atomów, a struktury cyfrowe są zbudowane z bitów. Nie mogę przejść przez ścianę. Atomy mi na to nie pozwalają. Znaczy, taka jest fizyka. No, nie mogę tego zrobić. Muszę otworzyć drzwi. Tak samo na Reddicie są pewne algorytmy, które moim bitom informacyjnym, które staram się wysłać w świat, stawiają pewne ściany i otwierają pewne drzwi. Jednymi można przejść, a inne są zamknięte. Ta analogia jest zaskakująco trafna. I od tego, jak są zbudowane te reguły, zależy to, jakie relacje, interakcje są możliwe w tych przestrzeniach. I tak powiązaliśmy Reddita z wiaduktami na trasie parkowej wiodącej na Long Island. Natomiast osobom o mocnych nerwach, które chcą zobaczyć, że problem, o którym mówię, jest zupełnie realny, no to wydaje się trochę odległe. Wykonałem ten ruch i zajrzałem na najbardziej przerażające kawałki Reddita. Prawdopodobnie nigdy już tego nie odwidzę. I osoby o słabych nerwach, nie będę pokazywał obrazków, pokażę tylko adres internetowy, ale jeśli nie chcecie Państwo czuć pokusy, proszę zamknąć oczy na jakieś 5 sekund. Tam jest dokładnie to, co tu jest napisane. I wracając do Langdona Winnera. Powiedział, że jeśli nasz język nie pozwoli nam przykładać należytej wagi do znaczenia projektów i aranżacji artefaktów, będziemy ślepi na to, co jest zarówno intelektualnie, jak i praktycznie kluczowe. To nie jest bajka intelektualistów, którzy tam jakby no musimy dostawać granty i jakieś inne rzeczy. To jest realnie dojmująca nas rzecz. Każda osoba pracująca w sektorze IT, która buduje serwisy dla takich firm albo innych, każdy, kto zajmuje się marketingiem na Facebooku, każdy, kto zajmuje się wszystkimi tymi rzeczami, każdy z nas, kto używa telefonu, jest podmiotem, przedmiotem albo artefaktem, albo czymkolwiek, jakbyśmy sobie to nazwali, w tych relacjach władzy. I wydaje się to rzeczą zupełnie kluczową nie tylko dla intelektualistów, ale dla praktyków, czy po prostu dla nas wszystkich. I wybierałem przykłady, które były możliwie... A tu będzie się ruszało chyba. Wybrałem przykłady, które były... Znaczy wybrałem Reddita, dlatego że jest trochę mniej oczywisty może, a oprócz tego... Znaczy także to dlatego, że Manasari zrobiła... Wykonała bardzo ciężką pracę analityczną, żeby argumentować na rzecz tych tez. I odsyłam do jej opracowania w razie czego, albo mogę też się udostępnić. Natomiast to dotyczy wszystkich tych miejsc w sieci. Parisier się posługiwał mocno przykładem Google. Możemy mówić o Netflixie, który ma prawdopodobnie najbardziej zaawansowane algorytmy dobierania tego, jakie filmy nam proponuje. Też zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że tam pracują tak błyskotliwi ludzie, skoro polecają mi taki chłam, no ale... Cóż na to poradzić? To samo z całą pewnością dotyczy w dużej mierze Facebooka. To są systemy trochę innego rodzaju, ale też z pewnością istotne. Natomiast chciałem zejść jeszcze jeden poziom niżej na chwilę. To znaczy, wiemy, że struktury fizyczne to zbiory atomów. Tak, pokazuję ten slajd już trzeci raz, on jest naprawdę ważny. Struktury fizyczne to zbiory atomów, a struktury cyfrowe są zbudowane z bitów. I one czasem sobie odpowiadają, albo czasem sobie nie odpowiadają. I my sobie często rozmawiamy o tym, że te cyfrowe rzeczy. Wszyscy wiemy, że komputery działają na zerach i jedynkach, tylko co to właściwie znaczy? Jaka jest tego faktyczna konsekwencja? I chodzi mi o proces, który nazywa się cyfryzacją albo kwantyfikacją. I to jest taki proces, który analogowe przepisuje na cyfrowe. Te wykresy nie są szczególnie... przystępne na sam początek, ale łatwo je zrozumieć. Tutaj mamy prosty wykres funkcji uzależnionej od czasu. I widzimy w tle ten szary fragment rysunku. Tam jest taka krzywa, która prowadzi w tej z powrotem po tym wykresie. I oprócz tego widzimy tę podziałkę, która wskazuje te punkty na granicach całości.
Możemy powiedzieć, że to, co tam przekracza piątkę, ale nie dogania szóstki, zostaje sprowadzone do piątki, że to, co nie dosięga siódemki, ale jest powyżej szóstki, jest sprowadzone do szóstki. I widzimy prostą regułę. W każdej takiej całej zamkniętej jednostce czasu coś staje się pojedynczą liczbą. I to jest w zasadzie proces cyfryzacji. Rzecz jest banalnie prosta. Prąd płynie w różny, nieregularny sposób, natomiast komputer, żeby działał dobrze, musi rozróżniać stany bardzo precyzyjnie. To znaczy nie może się posługiwać bardzo zróżnicowanymi cechami prądu, które ulegają różnym fluktuacjom. Musi decydować się na stadia radykalne. To znaczy prąd płynie albo nie płynie. Stany pośrednie nas nie interesują. Płynie albo nie płynie. Widzimy więc, że takie skomplikowane i takie pływające zjawiska muszą być zredukowane do jakiegoś zrozumiałego dla komputera absolutu. Ale co to dla nas faktycznie znaczy? Ja akurat zajmowałem się badaniem dziennikarzy między innymi. Więc pojdziemy teraz na chwilę w tę stronę. Kryzys prasy papierowej, Portaloza, majtki Kingi Rusin albo inne tego rodzaju rzeczy. To są zjawiska nas względnie istotnie dotyczące. I to, na co chciałem zwrócić uwagę na to, że i to jest też konsekwencja badań etnograficznych w jednej z lokalnych gazet, w razie czego też część tych analiz, które sam prowadziłem, jest opublikowana i wskażę gdzie. I to jest taka krótka rekonstrukcja. Dawniej, kiedy czytaliśmy gazetę, to dziennikarz nie miał pojęcia, co z nią zrobiliśmy. Istotne było to, że kupiliśmy gazetę, więc potem po miesiącu, kiedy kolporter prasy złożył raport, ile gazet poszło, ile nie poszło, i ktoś się przebił przez te papierowe tabelki, to było widać, że tam poszło tyle, tyle numerów. I z miesiąca na miesiąc można było obserwować, czy sprzedaż rośnie, czy spada. Ale de facto to było widać dopiero, jak przeleciał cały rok fiskalny. Znaczy, jakby miesiące musiały się powtórzyć. Sierpień będzie zawsze słabszy od października i tak dalej. Więc musiało upłynąć strasznie dużo czasu, żebyśmy zdecydowali, czy zrobimy dobrze, czy nie. I czy my czytaliśmy z trwogą, jak pan na fotelu, czy wkurzaliśmy się i darliśmy gazetę, jak pan, który jest na górze, dziennikarz pozostał tak samo niewzruszony. Ale dzisiaj jest inaczej. Boską wyrocznią dziennikarzy, których badałem, było Google Analytics, czyli prosty system do zliczania odsłon na stronie. On w błyskawicznym tempie, z mikroskopijnym opóźnieniem, cały czas monitoruje to, co się dzieje na stronie i mówi dziennikarzom, jak sobie radzą. Czyli jeśli ktoś napisze artykuł X i zamieści go na stronie internetowej, już 15 minut później widzi pierwszych użytkowników, godzinę później widzi, czy rośnie, a następnego dnia rano na kolegium dowiaduje się, ile dokładnie zgromadził odsłon. Może to sobie bardzo szybko przeliczyć na jego premię miesięczną albo na jej brak. Bardzo szybko wiadomo, co żre. To jest momentalne. Nie trzeba wychodzić na ulicę i słuchać, co ludzie mają do powiedzenia. Nie trzeba się konsultować, patrzeć w dalszej perspektywie. To niemal od razu widać. No pojawia się tylko problem. Kiedy tak zupełnie banalnie patrzymy tylko i wyłącznie na odsłony, to dowiadujemy się, że ktoś zobaczył dany artykuł, ale czy on przeczytał to z zainteresowaniem lub przeląkł się zgodnie z zamiarem dziennikarza, czy też porwał gazetę w strzępy i rzucił ją w kąt, krzycząc, że to jest szmatławiec albo coś podobnego, tak czy siak wszystko to zostaje jedynką w tabelce. I oczywiście Google Analytics albo bardziej zaawansowane systemy śledzenia ruchu na stronie mają bardziej wyrafinowane funkcje. Możemy sprawdzać współczynnik odrzuceń na przykład. Czy dowiedzieć się, jak często ludzie zrywali połączenie ze stroną bardzo szybko po tym, jak ją otworzyli. No i to jest jakaś wskazówka na temat tego, że nie byli zainteresowani treścią, jeśli wszyscy od razu rzucają. Można też sprawdzić, ile kolejnych podstron naszego serwisu zostało odwiedzonych. Znaczy, jeśli użytkownik trafił na jeden artykuł, spędził na nim 3 minuty, potem przeszedł na kolejny, spędził na nim kolejne 3 minuty i tak dalej, możemy wnioskować, że to jest użytkownik, który odniósł się do nas troszeczkę inaczej niż ten pierwszy. Ale nie zmienia to faktu. Jeszcze komentarze. Można. Natomiast dziennikarze mają o nich niskie mniemanie i zazwyczaj wcale ich nie czytają, przynajmniej ci, których badałem. Czytają wtedy, kiedy ktoś niesie do sądu prośbę o zdjęcie jakiegoś komentarza albo ich automatyczny system wykryje kilka słów kluczowych związanych z nawoływaniem do nienawiści na tle rasowym. To wtedy reagują trochę szybciej. Natomiast nie zmienia to faktu, że Google Analytics, zwłaszcza w realiach mniejszych tytułów prasowych, stał się powszechnym systemem weryfikacji osiągnięć dziennikarzy. To znaczy na tabelki i wykresy Analytics patrzą zarówno sami dziennikarze, żeby sprawdzić, jak sobie radzą, ich przełożeni, ale też reklamodawcy, wydawcy i wszyscy inni. To znaczy w oparciu o nie decydują o tym, czy kupią kampanię reklamową, czy zrobią coś innego.
Innymi słowy, to się stało takim wspólnym mianownikiem. Znaczy, wszyscy się zgodzili na to, że to jest taki neutralny pośrednik, który nam pomoże sobie z tym poradzić. Tyle, że dochodzi do pewnego paradoksu. I to jest zjawisko, które sam obserwowałem w owej redakcji lokalnej gazety, kiedy okazało się, że jeden z artykułów przez dziennikarzy powszechnie uważany za absolutnie nie wart uwagi, był rekordzistą miesiąca. To znaczy okazało się, że coś, co oni uważali za skrajnie fatalne, beznadziejne, urągające standardom pracy, etosowi i skłaniające raczej do rzucenia pracy i zajęcia się czymś innym, było rekordzistą w danym miesiącu, a autor dostał premię. I to, co się rodzi, to jest... No, wtedy akurat wszyscy zgodnie prychnęli. Znaczy dało się usłyszeć takie, nie wiem, tego imitował do mikrofonu, bo to może dziwnie zabrzmieć, ale wszyscy zgodnie prychnęli. Z totalnym zrozumieniem, nie trzeba było niczego wyjaśniać, wszyscy wiedzieli, co się właśnie stało. To znaczy doszło do kolizji dwóch sposobów myślenia o tym, co dziennikarze mają do zrobienia. Z jednej strony jest coś, co Barbie Zelizer nazwała interpretative community. To znaczy, że wspólnota dziennikarzy sama wypracowuje sobie taki etos pracy. Oni regulują to, na czym ta praca polega, jak jest zorganizowana i razem decydują w jakimś takim konsensusie niewypowiedzianym, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle. Kiedy się pyta dziennikarzy, jaki artykuł jest dobry, to mówią, no, że musi być interesujący, musi być dobrze napisany, musi być, na przykład zawierać różne spojrzenia, musi być nasze zweryfikowane informacje. To są ich standardowe odpowiedzi. Natomiast z perspektywy kogoś, kto patrzy w grafy, zupełnie co innego decyduje o tym, czy artykuł jest dobry, czy nie. Znaczy decydują te słupki. To jest dokładnie to, do czego zmierzałem. To znaczy, digitalizacja ma tę cechę, że upraszcza. To znaczy, coś musi być jedynką albo dwójką, nie może być półtora. Znaczy, na pewnym poziomie abstrakcji mówię oczywiście. Zmierzam tylko do tego, że te reprezentacje, które powstają, muszą w jakiś sposób redukować rzeczywistość. I informatycy starają się, żeby redukowały ją w jak najmniejszym stopniu, albo w każdym razie w niezauważalnym stopniu. Stylometria, która ma związek z pracą cyfrowych humanistów, też polega na tym, żeby znajdować takie dyskretne elementy. Eder z Rybickim, polscy badacze stylometrzy, zwracają uwagę na to, że da się rozpoznać styl i rozpoznać, który tekst został napisany przez któregoś pisarza w oparciu o 20 najczęściej występujących słów, do których należą te wszystkie nudne przyimki i zaimki. Oni znajdują sposoby, żeby sobie z tym radzić, ale trudno nie zwrócić uwagi na to, że jest to ruch cokolwiek redukujący. I stąd proponuję posługiwanie się terminem rozdzielczości. To znaczy odpowiedzią na te uproszczenia jest stopniowy wzrost skomplikowania tych naszych reprezentacji. I tak jak powiedziałem, w dużej mierze relacja pomiędzy dziennikarzami, redaktorami, tytułami prasowymi, telewizjami, a reklamodawcami i użytkownikami, bo też użytkownikami, to znaczy dziennikarze też o tym, co czytelnicy o nich myślą, się dowiadują z tych grafów, jest zapośredniczona w tych liczbach. Ale niedawno wydarzyło się coś bardzo ciekawego. To jest pewien znany YouTuber, który ma pseudonim PewDiePie i niedawno zasłynął z dość istotnej kontrowersji, to znaczy... A zresztą pozwolę dziennikarzom. Tak, rzecz polegała na tym, że Wall Street Journal jakby czepił się PewDiePie'a, znaczy postanowił go prześwietlić trochę i odkryli, że na przestrzeni kilku miesięcy opublikował na swojej stronie 9 filmów, które zawierały albo nazistowską symbolikę, albo antysemicki humor, albo oba jednocześnie. Zwrócił też uwagę na to, że 11 stycznia Kielberg, bo tak nazywa się PewDiePie w istocie, zatrudnił performerów za pośrednictwem takiej usługi, która pozwala na wynajmowanie performerów na odległość przez internet, żeby pozowali do kamery z kartką z napisem "Śmierć wszystkim Żydom". No i opublikował to na YouTubie w ramach swojego sketchu. Jak twierdzi, chodziło mu o to, żeby przeprowadzić eksperyment myślowy, on używa słowa thought experiment, na temat rynku cyfrowego. No natomiast Wall Street Journal było innego zdania i podobnie innego zdania był Disney, który był jednym z istotnych sponsorów PewDiePie'a i postanowił wycofać sponsorowanie jego kanału i stracił sporo kontrahentów ze względu na tę aferę. Część społeczności stanęła po jego stronie, argumentując, że jakby obejrzyjcie ten filmik w całości, on nie nawołuje do nienawiści, nie jest antysemitą, tylko stara się to krytykować czy cokolwiek. Nie jest moim zamiarem rozstrzygać tę sprawę, ale chcę zwrócić uwagę na to, co zrobił YouTube, który dystrybuował te reklamy, znaczy te filmy. Otóż YouTube dostrzegł względnie banalną rzecz, że nie każdy właściciel marki, który płaci za reklamę, chce być pokazywany zaraz obok antysemityzmu, nazizmu,
seksizmu czy czegokolwiek innego. I w panelu zlecania reklam zamieszczonych na YouTubie pojawiły się nowe funkcje. Otóż można wyłączyć wyświetlanie naszych reklam na stronach, które zawierają treści związane z seksem, te, które są sensacyjne i szokujące, te, które zawierają profanity, to będzie bluźnierstwo, prawda? Albo ostry język i tak dalej, i tak dalej. I cóż z tego wynika? To, że wydaje się, że ktoś tu negocjuje rozdzielczość. To znaczy tam, gdzie na samym początku istotne było to, jak jakieś wideo sobie radzi ze zbieraniem użytkowników, to znaczy jak ma dużo odsłon, to dostaje dużo reklam i zarabia odpowiednio dużo, tam zaczynają pojawiać się nowe rzeczy. To znaczy nagle zaczyna być istotne, jakie to są odsłony. Nagle zaczyna być istotne, jakiego rodzaju to są treści. Nagle sprawa się robi bardziej wysublimowana. Tak jak reklamodawcy byli wkurzeni, że YouTube wyświetla ich reklamy przy byle czym. To znaczy, jeśli odpowiednio popularny będzie filmik gruchającego gołębia, to on będzie dostawał reklamy kolosalnego koncernu i tam będzie wyświetlany. Ale to może być też filmik o czymś naprawdę odstręczającym, przy czym gdyby ten reklamodawca widział, koło czego będzie, z całą pewnością by się na to nie zdecydował. No tak YouTube zaczął negocjować te warunki, zaczął rozbudowywać swój system, zaczął go niuansować, zaczął widzieć więcej, zaczęły być światłocienie, zaczęła być odsłona lepsza i gorsza. I ten proces postępuje cały czas, to znaczy rozdzielczość wzrasta. I tak samo jak rozdzielczość wzrasta w grach wideo, tak samo wzrasta tutaj. I ten proces z pewnością będzie jeszcze postępował. Zwracam na to uwagę dlatego, że po pierwsze, widzimy w zupełnie klarowny sposób, że te systemy, które regulują naszą komunikację, działają na wielu różnych poziomach. Tak jak działają na Reddicie w sposób pozornie obiektywny i neutralny, tak działają w dużych koncernach, tak działają na reklamodawców i na użytkowników, decydują o tym, kiedy zobaczymy reklamy, ale też kiedy dowiemy się o istnieniu na przykład przemocy wobec kobiet. I one są absolutnie wszechobecne. Są mało widoczne, często kryją się gdzieś pod spodem, nie do końca wiemy, w jaki sposób działają, zresztą te algorytmy często przeważnie nie są jawne. Natomiast ta rozdzielczość rośnie, to znaczy coraz te adaptacje, te przetworzenia systemów stają się coraz bardziej zniuansowane. Ale dokąd to dobrnie, trudno mi powiedzieć. Wracając tylko do Mozesa. Tak jak wskazywałem przy Mozesie, skoro polityka może być zamknięta w architekturze, rozumianej jako beton, stal, drewno czy drogi. Tak starałem się przekonać, że może być też zamknięta w systemach informatycznych. I to polityka nierozumiana jako konkretny rodzaj poglądów czy konkretny zestaw przekonań, tylko architektura, która sprawia, że te poglądy działają albo nie, przyjmują się albo niekoniecznie. I może być zaszyta nawet w rzeczach, które są względnie neutralne czy względnie obiektywne. I zwracam na to uwagę, dlatego że tak jak proponował Wiener, nie jest praktycznie rozsądnym, żebyśmy nie brali tego zupełnie pod uwagę. I to wszystko. Dziękuję serdecznie.